will not forget this, Tenno. Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam was w 6. odcinku poradników do serii Warframe. W tym odcinku zajmiemy się ratunkami, analizą pomieszczeń z misji Ratunek frakcji Korpus. Mam nadzieję, że tutaj będzie mniej pomieszczeń niż jeżeli chodzi o frakcję Grnir. Chociaż nie no, sam Korpus, Jowisz. Sam Korpus ma jakieś 3 pomieszczenia, Jowisz, Lua. I jeszcze przypomniało mi się pomieszczenie z Aeris, które też działa mniej więcej tak na zasadzie korpusowych. Jest to taka mapa korpusowa, tylko że zainfekowana. I dlatego też pojawi się w zestawieniu z korpusem. Ale przejdźmy już do rzeczy. Pierwsze więzienie. Zazwyczaj wejście jest albo tej głównym, albo tej po prawej stronie, albo drzwi po stronie lewej. No, trzeba uważać na kamerki, warto je od razu zniszczyć. I tutaj tak, mamy, o, zależy też od poziomu trudności. Można wejść albo klasycznie, jak zawsze, bramą. Tylko że na wyższych poziomach to trzeba się męczyć z tym najwyższym hakowaniem, a na sortie nie możemy korzystać z czego? Jak to się nazywa po polsku w końcu? Szyfratorów, okej. Nie możemy korzystać z szyfratorów, z, po angielsku tam, chipperów. Więc trzeba hakować ręcznie. Ale no tutaj ze względu na to, że na przykład mamy, jest niższy poziom mapy, to możemy sobie, o tej tak ładnie, wskoczyć do szybu i wyskoczyć sobie tadam od razu we więzieniu. Lub jednym z tych przejść, o, nie mamy taki szyb wentylacyjny, no tym można. Trzeba pamiętać, że tutaj jest troszeczkę ciemno, to od razu jak się robi ciemno, skręcamy w prawo. I tutaj już jesteśmy, o, pod tym szybem, z którego korzystaliśmy wcześniej. I hops, miejsce do wyskoczenia. Albo mamy też szyb, jeżeli zaczynamy z tej strony, z lewej. To mamy tutaj taki szyb, o, który nas prowadzi prosto, on jest nawet trochę szybszy. Wychodzimy i zaczynamy. O! Wreszcie! Wreszcie, to chociaż na korpusach mam szczęście i trafiłem w... na więźnia w pierwszym pomieszczeniu. Hehe, super! Dobra, to tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o pomieszczenia korpusowe i przechodzimy do kolejnej bramy więziennej. Dobrze, a więc jesteśmy przy drzwiach do drugiego więzienia. I tutaj mamy taki ładny tunel prowadzący do głównej bramy więzienia. Trzeba uważać, jest jedna kamerka, druga pomiędzy nimi konsola do hakowania. Oczywiście, jak zawsze, można wejść głównymi drzwiami. Oj, co oni mi włączyli alarm? A to niedobrzy. Dobrze, a więc muszę się spieszyć. Można wejść do więzienia tak naprawdę każdą parą tych drzwi. Ja wszedłem, przypominam, tymi po prawej. I teraz tak, można sobie tutaj od razu wejść schodami. Szybko tutaj w dół. I na środku mamy szyb, którym można wskoczyć do więzienia. I już szukamy naszego zakładnika. Albo można tak samo, to jest lustrzane odbicie, wchodzimy z lewej strony
też tej drzwiami do szybu w górę. Ratujemy zakładnika. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugie więzienie korpus. A ja zmykam do trzeciej bramy. Dobrze, a więc dotarliśmy do trzeciej bramy więziennej. Jesteśmy na Jowiszu, jest to bardzo, no jest to stosunkowo nowe, kilkutygodniowe misja, odnowiony ratunek, odnowiona cała mapa, jak już wcześniej wspominałem. Sprawa jest banalna, bo mamy dwie konsole, po lewej, po prawej. Aktywując pierwszą konsolę, o, tutaj widzimy, jedzie nam pierwszy wagon z więźniami. I druga konsola, drugi wagon z więźniami. Pokazują nam się cele, które mamy do otwarcia. O, akurat znowu więzień w pierwszej. Więc możemy lecieć do czwartego więzienia. A więc czwarta brama przed nami. Więzienie też dosyć podobne do tego poprzedniego, też są cele więzienne, tylko że już na miejscu, mamy też różne poziomy. O, więzień w pierwszej celi. No, innego sposobu na wejście tutaj żadnego szybu nie ma, więc szybko lecimy do piątej bramy. Oj, przepraszam, lecimy do piątej bramy. A więc dotarliśmy do piątych, przedostatnich wrót z tego zestawienia. Jesteśmy już na Eris, więc to tak naprawdę więzienie infestów. Sprawa to jest z jednej strony banalna, a z drugiej strony bardzo ciężka, ponieważ tutaj mamy lasery. Kontakt z laserami automatycznie uruchamia procedurę egzekucyjną, więc uważamy, żeby tylko nie wejść w żaden z laserów. A tutaj jak już wejdziemy, to sprawa jest łatwiutka, bo wystarczy rozwalić tego guza i kliknąć kwadrat, nawet nie trzeba hakować, używać cheaperów, czy mieć skill jakiegoś do hakowania specjalnie. Bo cele, jak widać, są zabezpieczone tylko tymi skażonymi guzami. Dobra. Mamy zakładnika. I uciekamy z nim pod szóstą, ostatnią bramę na Lua. I dotarliśmy do szóstej, ostatniej bramy z tego zestawienia. Brama na Lua, więzienie na Lua sprawia, zwłaszcza na sortie, wielu graczom mnóstwo problemów. Generalnie tak. To jest... Trafiło się teraz bardzo fajne wejście, bo wystarczy tylko o przejść przez drzwi. I tutaj już mamy konsolę do bramy głównej. Lecz... O, ja zaprezentuję wejście z drugiej strony. O, tutaj jak widzicie, mamy takiego dronika z laserami. Hop. Można wejść też od tej strony i tutaj jedynym sposobem jest poczekanie aż... Albo przeskoczenie nad tym dronem, albo poczekanie aż dron poleci do tyłu i wtedy wchodzimy tutaj przez dziurę. Tutaj mamy, o, takie też jeziorko z kriogenicznym płynem, który spowalnia nasze ruchy, ale nas interesuje konsola, która otwiera nam wrota do więzienia. Mamy tutaj taki portal, do którego musimy wskakiwać. Każda z tych konsol właśnie otwiera portal. Skakuję teraz jedną konsolę, żeby zaprezentować, jak to działa, ale
Ten ratunek jest bardzo prosty trik. Wystarczy nasłuchiwać i w momencie, gdy schakuje się odpowiednią konsolę, nasz zakładnik zaczyna krzyczeć. To jest coś w stylu Quick, I'm in here. Szybko, jestem tutaj. I gdy usłyszymy jego wołanie, wtedy już nie hakujemy kolejnych konsol, tylko bez wahania wskakujemy do portalu, wyskakujemy z niego i misja jest zakończona sukcesem. O, jak widzicie, tutaj zmienił nam się portal. Teraz specjalnie do niego wskoczę. I wystarczy po prostu wskakujemy, wyskakujemy i hakujemy kolejną konsolę, ale teraz ja jestem cicho, hakuję po prostu konsolę do skutku, aż będzie... aż nasz zakładnik zacznie krzyczeć. Słyszeliście to? Było Tenno in here. I to oznacza, że jak wskoczę do portalu, w środku będzie nasz zakładnik. Więc wyskakujemy z portalu. Pamiętamy też, że... O! I widzicie, nawet po... Jeżeli wskoczymy do jakiegoś portalu i będzie tam przeciwnik, on później nas będzie tutaj czekał. I tak właśnie. Każdy zakładnik właśnie pyta o broń boczną, którą możemy mu dać. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby dawać zakładnikowi broń, ponieważ wtedy on zaczyna walczyć i tylko nas spowalnia, zwraca na siebie uwagę przeciwników, więc też jest łatwym celem i dosyć szybko ginie. No i cóż, tym sposobem dotarliśmy do końca zestawienia misji ratunkowych, zarówno z frakcji Korpus, jak i zarówno z frakcji Korpus, jak i Grnir, a także Infested. O, jeszcze kolejna rzecz. Po każdej misji ratunku dostajemy widmo Warframe. Zależy od poziomu. Dostajemy widma. Tam widzi. Nie wiem, czy widzicie. O, momencik. Niech ja tylko dolecę. Pokaże mi się kursor. O, tutaj widzicie nad głową ten. To widmo ma takie gwiazdki. Najniższy poziom dostajemy widmo jednogwiazdkowe. Kolejne wyższe poziomy. Nie wiem, teraz nie pamiętam przedziałów poziomowych. To widmo dwugwiazdkowe. Poziomy takie 30, 40 to już trzygwiazdkowe. Na sortie dostajemy widma czterogwiazdkowe. No i co? To by było na tyle. Jeżeli ten materiał wam się przydał, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach też, co ewentualnie mógłbym poprawić, co, jakie filmiki mógłbym jeszcze nakręcić, a my się widzimy w serii Warframe, prezentacja Warframe'ów od A do Z. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć!